Cześć, Michał z tej strony. Zapraszam na kolejny odcinek Ultravloga, czyli serii, w której opowiadam o moich przygotowaniach do debiutu w ultramaratonie. Nim jednak przejdę do konkretów, zabiorę Was na jeden z treningów. No to lecimy gdzieś do jednego z okolicznych lasów. Najpierw się muszę wydostać z tych osiedli, ale na szczęście nie mam daleko, jakieś 1,5 km i będę w naprawdę fajnej okolicy. No, jestem. Teraz przede mną sporo fajnego terenu. Dziś w planach nic szczególnie dużego. Jakieś 7-8 km. Typowe dla tego okresu. Tu mam główną alejkę tego lasu. Taka fajna, miękka nawierzchnia. Przy ścieżce strumień. Nią mogę biec jakiś kilometr, ale mam do dyspozycji jeszcze trochę bocznych ścieżek. Tam też sobie zajrzymy zaraz. Zaraz będzie koniec alejki. Tam już widać szlaban. Będę zawracał. Koniec lasu. Teraz w drugą stronę. Teraz niech będzie tu w prawo. Mamy ławeczki, kosze na śmieci, więc całkiem fajnie przygotowany teren. W sumie dużo ludzi tu spaceruje, wyprowadza psy, biega, jeździ na rowerze. Niby obrzeża miasta, ale całkiem popularny teren, szczególnie w weekend. Tu już zmiana nawierzchni, nie ma szutru. Jest taka typowo leśna ścieżka. W sumie przyjemniej się po tym biega. Generalnie zawsze preferuję miękkie nawierzchnie. Szkoda mi męczyć nogi na twardym. Zaraz ta ścieżka będzie zanikać. Tu już jest coraz węższa, bardziej błotnista. O, właśnie takie coś. Dalszy teren się już robi naprawdę podmokły. Nie za bardzo jest sens się pchać. No więc zawracam, przebiegnę sobie tutaj kawałek wstecz. No i skręcę w jeszcze jedną boczną ścieżkę. To będzie chyba najdziksza z tych pokazanych ścieżek. Mała szansa, że tu kogokolwiek spotkam. Dobry cross tutaj można robić. Tam kiedyś była ścieżka przez las, ale wichura zwaliła drzewa i nie za bardzo miał kto to posprzątać od tamtej pory. Tu już koniec leśnych ścieżek. Zaraz będę przy tym szlabanie, gdzie wbiegałem do lasu. Właśnie tutaj. Ale ja sobie zrobię jeszcze jedno kółeczko. Tym razem w przeciwnym kierunku. To jest chyba mój ulubiony odcinek tego lasu. Najbardziej dziko, najmniej ludzi, najciekawszy teren. O, jest ślisko. Wróciłem już na te normalne ścieżki, więc tu jeszcze nabiję z kilometr czy półtora i będę powoli opuszczał las. Za mną 7 km. Zaraz kończę tą zabawę w lesie. Koniec lasu. Teraz już na dobre. Pora wracać do domu. Póki się da, to się jeszcze trzymam miękkiej nawierzchni, ale niedługo się skończy. No i zaraz będzie koniec. Okej, okay, co nam tu wyszło? 8,85 km, pokonane w nieco ponad 48 minut. Średnie tętno 147, średnie tempo 5,28 minut na kilometr. Czyli w zasadzie bardzo typowy trening dla minionego miesiąca, gdzie głównym założeniem było po prostu rozbiegać się, przyzwyczaić organizm do regularnych treningów i nie zrobić sobie krzywdy. Pamiętam, że chciałem robić około 30-40 km tygodniowo i tu wyszło nawet więcej. W kolejnych tygodniach było to odpowiednio 46, 36, 40 oraz 45 km. Regularność też jak widać bez zarzutu, bo praktycznie nie zdarzył mi się więcej niż jeden dzień bez biegania. Łącznie wyszło 20 jednostek, sumujących się do ponad 168 km, choć tak na dobrą sprawę, to miesiąc się jeszcze nie skończył, więc coś pewnie do tego dorzucę. W kwestii dystansów, tylko parę pojedynczych razy przebiłem 10 km, a najdłuższy trening miał minimalnie ponad 11. Jeśli chodzi o szybkość treningu, to przeważnie było to gdzieś pomiędzy 5:30 a nawet 6 minut na kilometr, choć zdarzały się też dni, gdzie po prostu miałem ochotę na więcej. Rekordem był ten bieg, ale tutaj po prostu coraz mocniej padało, więc trochę mi się spieszyło do domu. Czyli w zasadzie plan na październik wykonany. Udało się ładnie wejść w trening, zrobić sporo kilometrów i uniknąć kontuzji. Tylko raz, gdzieś na początku miesiąca, miałem lekki ból gdzieś w okolicy prawego ścięgna Achillesa, ale wystarczyło zrobić jeden dzień przerwy, by problem zniknął i póki co nie wracał. Tyle w temacie października, teraz parę słów o listopadzie, gdzie mam zamiar wprowadzić nową jednostkę treningową. Będzie nią tak zwane długie wybieganie, które z czasem stanie się jednym z moich podstawowych narzędzi w ultramaratońskich przygotowaniach. Długie wybieganie to po
prostu trening na dłuższym dystansie niż przeważnie, najczęściej w dość spokojnym tempie. Ma przyzwyczaić organizm do wielogodzinnego wysiłku i uczyć lepszego gospodarowania energią. W moim przypadku przeciętny trening ma obecnie pomiędzy 7 a 10 km, więc z listopadowymi wybieganiami będę celował w około 15. Wiem, że to spory przeskok i może lepiej byłoby do tego dochodzić stopniowo, ale z drugiej strony nie jestem w tym sporcie nowy, więc myślę, że będzie ok. W razie problemów będę modyfikował na bieżąco. Podsumowując, plan na listopad to dalsze truchtanie 4-5 razy w tygodniu, gdzie jeden trening ma mieć około 15 km, a pozostałe wciąż 7 do 10. Łącznie powinno wychodzić gdzieś około 40-45 km. W tym odcinku będę chciał Wam jeszcze trochę opowiedzieć o moim sprzęcie do biegania, ale nim to nastąpi, to przejdźmy jeszcze na chwilę do odcinka poprzedniego, czyli tego pierwszego z serii. Na dzień dzisiejszy film obejrzało ponad 2100 osób, co na tle innych wrzucanych obecnie materiałów może nie jest jakimś super wynikiem, ale mnie i tak bardzo cieszy. Ta seria jest po prostu czymś innym niż treści, które zazwyczaj publikuję, więc nic dziwnego, że zainteresowanie jest trochę mniejsze. Choć z drugiej strony zaangażowanie w postaci procenta obejrzenia odcinka czy ilości komentarzy było tu zdecydowanie powyżej przeciętnej, więc dzięki za wszystkie wskazówki, propozycje zawodów i inne miłe słowa. Naprawdę doceniam. A właśnie, jeśli chodzi o sam start, to chyba już wiem, co wybiorę, choć z oficjalnym ogłoszeniem wstrzymam się jeszcze, aż organizator potwierdzi kolejną edycję i otworzy zapisy. Dobra, chodźmy w końcu zobaczyć ten sprzęt. Podstawa to buty, których obecnie mam następującą kolekcję. Na co dzień biegam w tych lub tych, choć obie pary są dość mocno zużyte i nie oferują aż tak dobrej amortyzacji jak na początku. Oba modele przeznaczone są do biegów na asfalcie, choć ja używam ich również w lasach i na innego rodzaju miękkich nawierzchniach. Póki nie ma dużego błota czy wystających głazów lub kamieni, są jak najbardziej ok. Ten model być może kojarzycie z moich tatrzańskich filmów. To porządne buty do biegów górskich i to pewnie w nich będę startował. Na zwykłe treningi trochę mi ich szkoda, zresztą nie mam tu w okolicy aż tak wymagającego terenu, żeby konieczne było typowo trailowe obuwie. Aha, mam jeszcze takie buty, ale ich wartość jest już głównie sentymentalna. W obecnym stanie nie nadają się już raczej ani w góry, ani do biegania. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to mam dwie pary krótkich spodenek i ocieplane leginsy na chłodniejsze dni. Te ostatnie spokojnie wystarczają nawet na mroźne, zimowe poranki. Koszulki mam głównie z jakichś starych zawodów. Syntetyczne, szybko schnące i raczej dość solidne, bo niektóre mają już prawie 10 lat. Jak jest chłodniej i potrzebuję czegoś cieplejszego, to tu mam dwie cienkie wiatrówki. Żadna z nich nie jest wodoodporna, ale i tak nie powstrzymuje mnie to przed trenowaniem w deszczu. Mokry i tak będę, więc chodzi jedynie o uniknięcie nadmiernego wychłodzenia. W zimie pod kurtkę zakładam czasem jeszcze jakąś bluzę, choć tyczy się to raczej tych najbardziej ekstremalnych, najchłodniejszych dni. Do ochrony głowy mam takie dwa buffy, a na dłonie cienkie, polarowe rękawiczki. Na naprawdę długie biegi zabieram ze sobą plecak. Mam taki 9-litrowy ze sporą liczbą kieszeni i przegródek oraz miejscem na 2-litrowy pojemnik z wodą, którą można pić przez rurkę. Co ciekawe, ten model posiada też gwizdek, często będący na liście obowiązkowego wyposażenia ultramaratończyków. Na koniec pokażę Wam jeszcze zegarek treningowy, który służy mi do rejestrowania aktywności. Ma moduł GPS i pomiar tętna z nadgarstka, bateria starcza na 5-6 godzin, więc do codziennych treningów jest jak najbardziej wystarczający. Wadą jest długie łapanie sygnału nawigacji oraz okazjonalne problemy z synchronizacją, ale póki co nie mam potrzeby wymieniać go na nic lepszego. I to chyba tyle. Nie wiem, czy ten zestaw wystarczy mi do zawodów, bo ich regulaminy czasem wymagają też paru innych rzeczy, ale to się okaże dopiero przy zapisach. W razie potrzeby będę dokupywał. Okej, w tym odcinku to wszystko. Następny będzie pewnie gdzieś na przełomie listopada i grudnia. Do zobaczenia. Cześć!